Dobry wieczór, witamy troszkę już po południu. Zapomniałam wcześniej nakręcić. Rano króliczka tutaj do tej przychodni zwierząt egzotycznych oddałam na kastrację. Teraz go odbieram. Operacja się udała, wszystko w porządku. Króliczek wybudzony, no i można go już odebrać. Tu jeszcze takie dla niego kupię sianko, liść mniszka, gałązki i kule. Tutaj są. Czekam na króliczkę. No my już mamy tu króliczka. Dostał zalecenie, lekarstwa. Tydzień ma siedzieć w klatce. Ja tu mu pokupowałam różne smakołyki. No i jedziemy do domu. A za tydzień kontrola. Twój królik, tak. Tutaj właśnie Agnieszka wróciła z króliczkiem od weterynarza. Tu ma uszko takie, o, ogolone. Widzisz, jak ma Ziaziu? A czemu łóżko ma golone? No bo kroplówkę miał. Aha. Tak, bo ogolili. Narkozę miał w ogóle, tak? Tak, miał narkozę. Pokaż, zobaczymy, gdzie Ziaziu króliczka. Także króliczek. Gdzie on ma te szwy? O, coś tu ma. Dobrze, nie będziemy epatować widokiem, nie wyrokiem, a widokiem. Ale nie dobrze, ma dobrze, zaraz nie ruszaj mu, tam nie ruszaj mnie ten. Także królik jest po kastracji, no ale on miał w klatce podobno siedzieć, tak? Teraz pani powiedziała, że ma przez tydzień siedzieć w klatce. Tak pani weterynarz zarządziła. Więc trzeba się stosować. Zaraz go wkładam do klatki, tylko mu ściele. No, no. No to królik już w klatce sobie odpoczywa. Myślę, że musi po prostu, żeby te szwy mu się nie... Tak, żeby sobie nic nie zrobił. A tutaj mam mu jeszcze dawać lekarstwo jutro i pojutrze. Dostałam szczykawkę, lekarstwo. Tutaj kupiłam mu właśnie jeszcze, tak jak wspominałam wcześniej, takie sianko z melisą. Na 9 zł. Takie gałązki do oszczenia ząbków wierzbowe. Taki liść mniszka lekarskiego za 8 zł. Dwie takie kulki z siankiem za 13 zł. Co te kulki robią? A to tak do zabawy bardziej. Aha, no i to jest rewelacja, słuchajcie, za 10 zł lunchbox dla królika. Lunchbox dla królika. Ja nawet piszę lunchbox dla królika. No świat się kręci. I co w tym lunchboxie jest? No to są jakieś płatki kwiatów, jakieś różne takie ziołka. Także tak. No, ten królik ma full wypas. No, jeszcze mogę przynieść paragon grozy. Czemu paragon grozy? No, paragon grozy. No to pokaż. Co kochani? No, tutaj jest strzykawka, tak? Do podawania z lekarstwem. Tak, tutaj są zalecenia. Ile lekarstwa, co i jak. Pokaż no i te paragony. Musi iść na kontrolę, a nas nie będzie, bo będziemy w Irlandii. Więc muszę braciszka poprosić, żeby podjechał. Tu jest kwota za kastrację. 360 zł. Nie? Tak, jeszcze będzie kontrola. Już Patryczek wsadza. On ci znowu cię ugryzie, zobaczysz. Tu jest on za jedzonko, no tam te wszystkie no. Napakowało. 10 zł lunchbox. Aha, czyli 5 dych na jedzenie. No, a teraz i 300. 400. 400 poszło. No, jeszcze 60 będzie na kontrolę, jeszcze szczepionka wcześniej. No. Także nie są to tanie sprawy. No. Co prawda króliczka dostaliśmy no, za darmo od kogoś, kto już nie mógł się nim zajmować. Także no, kastracja jemu to pomoże po prostu. I tak nie będzie się męczył. I tak biedak no, nie jest do rozmnażania. A jakby myśmy go nie kupili, nie, żeby tutaj spędził życie w klatce, tylko po prostu dostaliśmy go od kogoś, kto już nie mógł się nim zajmować. Więc... No i chcemy, żeby sobie biegał. Więc chcemy, żeby sobie biegał, żeby sobie swobodnie to życie sobie jakoś spędził fajnie. Na tyle, na ile no, się da, no bo rozmnażać go w warunkach domowych nie chcieliśmy w żadnym wypadku, więc... Chociaż moglibyśmy, bo z rodowodem to... No, ale to nie będziemy się zajmować hodowlą królików. Nie? Także tak, króliczku. No, wylizze się i będzie wszystko dobrze już. Tak. No, będzie miał przyjaciela Patryczka i... Patryś, kochasz króliczka? No, widać, że no, tak. Pełny uśmiech. Tak. Dzisiaj Patryś przyszedł z przedszkola i nie było króliczka, tak? I zmartwiłeś się, gdzie króliczek jest, tak? Ale u pani doktor i wrócił już do ciebie. Już tak? Wszystko dobrze. No. A tak na koniec dnia jeszcze pokażę, jakie menu jest na dzisiaj. Śniadanie. Gryczanka bandy z czekoladą. Na drugie śniadanie barszcz ukraiński. Na obiad
Zielone kotleciki z ciecierzycą, sosem szpinakowym, ziemniakami i serówką z kapusty pekińskiej, kukurudzy, marchewki z dressingiem ziołowym. Na podwieczorek deser cytrynowo-kokosowy i na kolację sałatka meksykańska. Dawaj tu, u fryzjera jesteś. No patrzę, patrzę. Musisz się trochę obszczyc, bo już masz za dużo tych włosów. Czego naprawdę podcinasz, bo nie widać, żeby jakieś loki spadały. Aha, no coś tam, coś tam. Dobrze, kotku, zaraz. Także podstrzyżony w domu. Tylko on się tak wierci. Mamusiu.